trenerze, jesteśmy po pierwszym sparingu. Stomil przegrał 1-2 z Polonią Lidzbark Warmiński. Jak trener oceni tą grę kontrolną? W pierwszej połowie zagraliśmy zawodnikami testowanymi plus tymi, którzy podpisali kontrakty. I uważam, że jak na pierwszą grę kontrolną to dosyć to przyzwoicie wyglądało. W drugiej z kolei wystąpiła nasza młodzież i kilku też zawodników testowanych. Cieszę się, że mamy w naszej kadrze naszych wychowanków. Zawodnicy 2009, rocznik 8, 7. To napawa optymizmem, że trzeba tych młodych chłopaków otoczyć opieką, zadbać i za 2-3 lata będziemy mieli przygotowanych zawodników do pierwszej drużyny. Z tych zawodników testowanych są tacy, którzy już trenera przekonali do swojej przydatności w zespole w trzeciej lidze? To jest ciekawy zawodnik z Małego Jezioraka i prawdopodobnie zostanie z nami jeszcze na następny mikrocykl. Jest zawodnik z Ameryki, którego siostra mieszka w Olsztynie i na razie dosyć przyzwoicie wygląda, ale jeszcze będziemy się bacznie przyglądali jemu. Trenerze, jak będzie wyglądał ten drugi mikrocykl? Zagracie tam dwa sparingi, tak? Tak, w środę w Nowym Mieście Lubawskim gramy z Zawiszą Bydgoszcz i w sobotę z GKS Wikielec.